Dawid, wychodź już. Jeszcze 5 minut. Zajęcia na basenie dobiegają końca. Lena bardzo się stara, by syn Miłosza ją polubił. Jednak na razie chłopak tylko jej dokucza. Dawid, widzę, że lubisz zajęcia w wodzie, no ale musimy wychodzić. Dawid, przestań. Dawid, przestań. Przecież ci nie uwierzę. Dawid, daj mi rękę. Daj mi rękę. Co ty robisz? Odbiło ci, Dawid? Wyłaź z wody natychmiast. Nic pani nie jest? Co ty robisz, gówniarze? Bardzo śmieszne, wiesz? Co ty? Bawi cię to? Może ja cię wrzucę tylko na głęboką wodę? Ty przecież dobrze pływać. Chcesz sobie, że nie umiesz dobrze pływać? Będzie ci śmiesznie, jak ci wrzucę na głęboką wodę? Wstyd mi za ciebie, gówniarzu. Marsz natychmiast do szatni. Pogadamy sobie później. Co, przestań, to jest tylko dziecko do cholery. Przepraszam cię za niego. Przepraszam. Dobrze, że mam ubrania na sobie. Widać. Gdzie masz to ubranie? Pomogę ci. Hej, Mela. Pewnie jesteś ciekawa, jak tam moje spotkanie z synem Miłosza. Jak widać, kiepsko. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że po raz kolejny zawiodłam się na Miłoszu i naprawdę nie mam pojęcia, co mam o tym wszystkim myśleć. Mela, szkoda, że cię tutaj nie ma. Będę musiała poradzić sobie z tym wszystkim sama. Lena, Dawid chciał ci coś powiedzieć. No już co chciałeś powiedzieć Lenie? No przepraszam. Za co? No za to, że byłem niegrzeczny, że wrzuciłem panią do wody, że rzuciłem w panią piłką i że wyrzuciłem gazetę od pani. Spokojnie, gniewam się. I możesz mówić do mnie, Lena. Dobra, a teraz zmykaj się przebierać do szatni. A daj mi hajza batona. Słuchaj, za dzisiejsze zachowanie nic od mnie nie dostaniesz. Rozumiesz? Zmykaj. Głodny jestem, no. I bardzo dobrze, przebieraj się szybko. Dlaczego jesteś taki agresywny w stosunku do niego? Agresywny? A ty widziałaś, jak on się dzisiaj zachowywał? No dobrze, rozumiem. Też jestem zła, ale... To, w jaki sposób do niego mówisz, jak na niego krzyczysz, jest po prostu przerażający i nie do przyjęcia. Dobra, sorry, Lena, ale przepraszam, co ty możesz wiedzieć o wychowywaniu dzieci, co? No, nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, że ranisz własne dziecko. Dobra, skończmy może ten temat, bo wkurza mnie, jak ktoś się wymądrza i ocenia mnie, a sam nie wie, jak to jest mieć dzieciaka. Przepraszam bardzo, ja się wymądrzam? Właśnie widziałam, jak zachowujesz się do swojego syna, a drugie dziecko masz totalnie w dupie. Dobra, ja wiedziałam, że to był beznadziejny pomysł, żebyś tutaj z nami dzisiaj przyszła. Ja też nie chciałam być świadkiem tego, co właśnie widziałam. Cześć.